Już dziś zamów nową płytę Kamerzysty na kamerzysta.store bądź klikając pierwszy link w opisie, aby otrzymać swój podpisany egzemplarz. Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Kamerzysta i w dzisiejszym odcinku szykuje się niezła dramka, bo przed chwilą dzwonił do mnie olejnik. Co wy robicie? Dobra, nieważne, przed chwilą dzwonił do mnie olejnik i szykuje się najprawdopodobniej niezła drama, bo chce bić. Ten tu przyjeżdża? No, przyjeżdża. Tragarz przyjeżdża. W każdym razie chce się z tobą bić. No ale nie zrobi tego, ponieważ nie może. Stary, przecież i nie pozwolę. W każdym razie jest wkurzony, podobnie siedzi tutaj z kolegami i szuka afery. Ja wiem, po co on tu przyjeżdża. Przyjeżdża najprawdopodobniej po fame, bo... Po fame pieniądze. Dokładnie. Chce na mnie zarobić kasę. Bo spadł mu fame i po prostu chce się napieprzać z drydziarzem. Mówi, że chce się napieprzać na fame MMA. Bądź po prostu na podwórku. Nie wiem dlaczego ty, akurat. Co ty o tym myślisz na ten temat? Znaczy ja nie wiem dlaczego on chce się akurat z tobą. Akurat są. Czemu właśnie z tobą? Czemu akurat ze mną? Nie rozumiem. Dzwonił do mnie, nie był do końca zrozumiały. Nie zrozumiałem go do końca. Zaraz będzie dzwonić po raz drugi, więc może, że zrozumiemy, o co dokładnie mu chodzi. Mam nadzieję, że zrozumiemy. No, w każdym razie nie mamy zamiaru się z nim spotykać na razie. Po prostu najpierw chcemy wybadać sytuację, o co tutaj dokładnie chodzi. A jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam przycisk, jaki masz na ryjku dredziarza tutaj. Kliknij tam na dole i dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału, bo właśnie ty możesz znaleźć się na ścianie. Też się pochyliłaś? Przeruderzyłeś mi brzuch z łokcia. No teraz też możesz się pochylić. Ale się tłumaczy. Teraz też możesz się pochylić. Także cóż, czekamy na olejnika, w zasadzie czekamy na jego telefon. Ja wiem, że on tu przyjedzie. Zapraszamy Ja już to czuję, że on tu przyjedzie, bo on szuka fejmu. On jest... Ale ze mną... A ty ciuszem, także cóż, zapraszam Państwa do oglądania. Ciekawe. Film będzie dobry, czekamy na telefon właśnie od olejnika. No, szykuje się gruba afera, ale to naprawdę gruba afera, ja czuję, że... A co ty mu zrobiłeś? No właśnie, jak ty... No jak to co mu A w sumie, ja wiem co on mu zrobi. Czy dzwoni? No. Halo? Co tam? Daj mi ten telefon. Cio? Halo? No. Gdzie ty jesteś? No, tutaj jest! Czekam! Jeszcze za 20 minut będę... Myślisz, że co? Będziesz mnie wyzywał z hejterem na Instagramie? Jesteś jakiś niepoważny typie? Co chcesz? Ze mną walkę, ale ja z tobą? Z jakiej racji? Ale co się stało? Co ci dredziarz zrobił? Co mi zrobił? Wyzywał mnie na Instagramie, paluba! Ja? Ciebie? Ja z tobą kontaktu nie mam! Jak walki nie przyjmiesz, stary, to ja za 20 minut jestem, że dzisiaj mamy pokażę na parkingu. Ale atencjusz, mogłeś do Mariusza zadzwonić, a nie się do mnie pultasz. Co, więcej fejmu, tak? Więcej pieniędzy. Dobra, wiesz co dostałem? Dostałeś na bulwarach? Nie, nic nie dostałem. Wiesz co dostałem? Przelew na koncie. Dostałem przelew na koncie. Za to, dobra, że dzwonisz. Dobra, siema. Ja mam za 20 minut serę będzie, nie? No to będzie śmiesznie przynajmniej. Ale zauważyłeś, że jest taka parówa, nikt go tu nie lubi w ogóle. Ale czemu on do ciebie się nie sprył, jak to z tobą ma? Ale w ogóle, co za typo w ogóle? Dobra, ja ogólnie bym to rozegrał w taki sposób, że jak on będzie tutaj za 20 minut, żebyśmy się ukryli, z podjebki go nagrali. Ej, bo on kłamie i ogólnie szuka... Nie, on na pewno tu będzie. On szuka atencji, ale na pewno... No tu będzie. Ale nikt zawsze przyjedzie. I na pewno z kolegami przyjedzie. Ty, tak, to ja sobie daję głowę uczyć, że on przyjedzie z kolegami, bo on sam nigdy nie przyjechał. Sam nie przyjedzie, także przyjedzie z kolegami. Ale czemu do mnie? Ja wiem, jesteście we trójkę, tak chłopy, czwórka, ale o. Ja rozumiem, że ze mnie można wyciągnąć dużo korzyści, ale to między nimi była ta cała sprzeczka. No ale nie, no do ciebie też mam problem przecież. Ale on chce ciebie, a on chce jego, bo ty masz fame większy. No ja to ja, dobra. Ale no to czemu się nie chcesz z nim bić? Słucham? Czemu się nie chcesz z nim bić? No bo jest zbyt mało prestiżowy i jest dwa razy większy ode mnie? Może dlatego? A jest żenujący. Jak ty zawsze to ale on jest żenujący. Ale jak ty zawsze ja to takie rzeczy z takimi dużymi chłopakami, to ty nie masz problemu. Ale kim on jest? Do kogo? Tak, do kogo? Przepraszam bardzo, do kogo? Weź ty miałeś z nim walczyć, czemu ja? Ja wolę kogoś innego. Kogoś bardziej podobnego do mnie, który jest nawet podobnie charakterem. Nie, co sądzisz, co o tym? Może ty będziesz się, bo ty też masz. No właśnie, ja bym chciał z olejnikiem walczyć. Ty też masz do niego problem. A o co wy macie problem w ogóle? Ale z kim? No z olejnikiem. Ja nie mam problemu. No nie, no miałeś jakiś problem tam z Instagramem coś. Fałszywy, nie z Instagramem. No z Instagramem coś tam, że lajki się nie zgadzały i że on miał więcej lajków od ciebie i chciałeś go pobić. No tak mówiłeś mi. No ale teraz. No ale teraz zmyło, ale lekko. Ale miałeś nie mówił tak? Ale nie miałeś tego mówić. Tak, ale ty też go nie lubisz, to może ty z nim pójdziesz zawalczyć, co? Ale po co ja mam się z nim bić? To jest tak samo. To ja bym się upokorzył. No właśnie, ja też. Bijąc się z olejnikiem, ja bym się upokorzył. No naprawdę, no Karina, no nie byłoby tak? A co ja mam powiedzieć? Jakbym się bił z olejnikiem, to mi się nie upokorzył w internecie? Każdy by się upokorzył, jakby z nim walczył. Z kim i
robić z siebie błazna. Dobra, Kalinka, ty też nie wiesz, o co chodzi. To jest fajne, fame ma jest fajne, jeśli o to chodzi. Ale on chce się bić z tobą na ulicy. Ale ja chciałbym fame ma wystąpić na fame. On chce się z tobą na ulicy bić z tobą, nie wiem, czy chce się bić. No też chciał coś tam gadał. Wydaje mi się, że ciebie się akurat boi. No boi się, bo ja bym go rozwalił w 3 sekundy. Boi się, ja się go nie boję. Ciebie się nie boi, bo jesteś 40 kilo lżejszy. No i co z tego, to co. Dobra, on będzie, to? Słuchajcie, czas leci, on będzie tutaj dokładnie za, jeżeli nie kłamał, to za 17 minut, także musimy się... Od razu do mnie? No dobra, no to musimy się schować i musimy nagrać, no musimy go nagrać. Chodźcie do lasu, się schowamy. A do lasu, tak. Do lasu, do lasu. Myślisz, że przyjdzie z jakimiś pałkami, czy coś? On przyjdzie z kolegami na pewno. Na pewno z kolegami. Z kolegami? Na 100%. To jest pewne. Dobra, dawaj, chodź. Dobra, Karinka, chodź, lecimy do lasu. Nikogo nie może być w domu, wszyscy wychodzimy. Gdzie jest w ogóle twój chłopak, Wiolka? Jasiu. Ale go dzisiaj nie będzie, źle się czuję. Będzie jutro. No dobra. Ja nie mogę wyjść. Czemu? No bo świniak tu zostawił. No to musisz wziąć świniaka i musimy iść wszyscy. Pojedziemy wszyscy razem, dobrze. Co, Dredziarz, stresujesz się? Co? Stresujesz się, Dredziarz? Czy ja kiedykolwiek się w życiu stresowałem? Wiolka się bardziej stresuje. Ona się bardziej stresuje ode mnie. Co, ja no, wiem, to mi się podoba. Że ktoś ci w końcu... Ale to twój... Co to ja wiem, że ty życzysz się dla mnie źle i najlepiej jakby mnie połamali, ale nic z tego, nie ze mną te numery. Gdzie się nie ze mną. Ale każdy z was chce się z nim bić, a nikt tak naprawdę nie chce. Ja nie chcę. W sensie? A tu pamiętasz, do Karinka, kogo? Jak położyłaś olejnika z 4 lata temu na ten? Pamiętam. Na rękę? Pamiętam. To wszyscy to widzieli i wszyscy mogą to potwierdzić. Tak? No, ale nie wiem, wtedy tak. 4 lata czemu temu na rękę położyła. Wiolka chyba jest zakochana w olejniku, tak? No, ta, weź. Ona mówiła, że on jest najprzystojniejszy. No, i że przystojniejszy od ciebie. Od jaszczura nawet powiedziała. Dobra, wtedy to się pomyliłam, tak? No teraz jaszczur jest moim życiem, nie? Czyli co, teraz bardziej ci się podoba twoja świnka jaszczurowa, ta? Wioluś, Wioluś, ole. Weź zakręć z kuperkiem dla jaszczurka. Pogląda na filmiku. Zaraz tam pogląda na filmiku, no. No zakręć, zakręć. Zakręć kuperkiem, pozdrowisz jaszczurka. Pokaż tytuszka jaszczurkowi. No pokaż. Ale to wyślemy poza filmem. Bezpośrednio do niego. Na co ty mnie namawiasz? Cicho, mamy kogoś podglądać, tak? To nie hałasujmy, tak? Dobra, popatrzmy, no dobra. Chodźmy tam w kanion i stamtąd będziemy obserwować. No kanion. Z dołu do góry, nie? Tak. Musimy przejść tam. Stamtąd będzie widać wszystko. Na pewno? Na 100%. To złaś pierwszy, jak taki mądry jest. A nie wystarczy. No musimy, Karinkę. Bo nas będzie widzieć z innej perspektywy. No trzeba było powiedzieć, żeby się ubrać normalnie. Widzisz nas tutaj. No ale skąd nawet nic nie nagramy, to ja idę. Dobra, to ja też idę, no. To kto idzie? Ja chcę zobaczyć. No ty, ja pójdę, ale ty chcesz pierwszy. Tego no dobra, no ja idę, no muszę, no. Którędy schodzimy? Tędy chyba będzie najlogiczniej, czy nie? Widzisz tam. Dobra. Zarosło, nie? No trochę bardzo. Ty lubisz po takich haszczach chodzić, nie? No ja chodziłem kiedyś po takich haszczach. A co tam robiłeś w tych haszczach? Nie chciałabyś wiedzieć. No nie chciałabym. Ten las znam dogłębnie. Dogłębnie? Tak, ale no. Z Karinką znasz tak dogłębnie? Co stąd widać? Czy z kimś innym? Pani, chodź, Karinka! Ona to widać, że po lesie nie lubi chodzić, więc ja nie wiem, jak ty to mogłeś. Kamerzysta, jesteś głupi. Czemu? Ponieważ tak, a po drugie... Ponieważ aha. Tak, co to jest za argument? No to dlatego musimy wejść pod górę. Pod górę? Aha, to po to... Aha. To szliśmy na okrągło. To dlaczego my od razu po prostu tędy nie zeszliśmy? No dobra, tego też nie przemyślałem. No ty nigdy nic nie myślałeś, masz pająka. Schodzić, a potem wchodzić. No dobra, no trudno, no nie przemyślałem. Boże, ja spadnę, tu jest strom, uważajcie. Ty się martwisz o kogoś, tak? Nie, po prostu chcę jeszcze trochę z ciebie zarobić. Co, reszta nie wejdzie, tak? I to wszystko dla tej parówek, tak? Dla kogo my się tak poświęcamy? Bez przesady. On nie jest warty ani ale ja go chcę kurzy. Nagrać, bo chcę beczkę sobie z niego ale pocisnąć. Ale mogliśmy po prostu tu stanąć, weź od tej strony, a nie cała takie kółko. Dobra, dobra, cicho teraz. Czekamy na olejnika. To są kleszcze, idź. Dobra, weź na boleriozy. Idź o srańcu wyżej, jakieś auto. Jedzie. Skitraj się. Skitraj się. Ciszej. Gdzie jest małpa? Halo? Gdzie jest małpa? Pytam się. Halo? No Wiolka, to jest ten pan. Ej, dobra, go tu nie ma. Ja wiem, że tam, bo zaraz to przyjdzie, bo oni tam kamerzysta to kompletnie. Przejechaliśmy tu ich nie ma. Ale co to ma być, kurwa? Dobra, idź tam. No ale nie to przyjdzie, bo oni też kompletnie. I dobra, no idź tam, no. Drzwiasty parówo wyłaź! Wiem, że to na kamerach oglądasz. Dalej solówę walimy, parówo. Chodzisz czy nie? Przejechaliśmy. Jest porąbany, ty, on jest psychiczny. Stan ma ten, pałkę teleskopową. Gdzie on mi jeszcze coś zrobi, ty, bo wszystko. Ja mam z... Panie, bo na solówę stąpię, bo chciałeś wyjść, to wyjdź, manie! Bo się pluje, a nawet nie wyjdzie. No co robisz? No to czeka nas wyjdzie, stary, no. Może wyjdzie? Nie, spokojnie. Weź, powiedz, zejdź szybko do Wiolki i powiedz, żeby powiedziała, że jesteśmy na mieście. Porobimy sobie z nich jaja. Porobimy sobie tak, z nich jaja. Tak, biegnij do Wiolki. Biegnij do Wiolki. Pojedziemy gdzieś, gdzie i będziemy mówili, że gdzieś jesteśmy, on to będzie jeździł, jak debil. No tak. No i będziemy go nagrywać z ukrycia. No tak, biegnij do Wiolki. To jest taki dam, że on będzie jeździł, kurde, wszędzie, nie? Biegnij do Wiolki. Biegniesz? Dredziarz. Biegnij. Ale
bo jak na niego patrzę, to mam ochotę mu lepasy zapieprzyć w rejmie. Pa, idą pod chatę. No nie powinien tam pochodzić, nie? No, no nie, no przecież to, wiesz, takie coś to... Dobra, zejdźmy na dół. Dobra, chodź, robimy sobie jaja z niego. Dobra, dobra. Dawajcie na centrum, wielką wywiarzę na centrum, tam lecimy tam, dawaj, tam, lecimy szybko, dawaj. Pojechałem na centrum pelikany. To są downy. Ja pierdzielę, ten olej to jest taki down, że ja pierdzielę. Mu takiego lepa na ryjach zapieprzył najchętniej. Albo kopa od razu. Że mu zęby wypadły wszystkich. Jest jak... Dobra, możecie wyjść, oni już pojechali. Słyszycie? Możecie już wyjść, pojechali. Ja wiem, to na górę idziemy, tak? Tak. Ale to jest głupek, nie? Dobra, także zanim zaczniemy tutaj tak naprawdę cały spektakl, pobawimy się troszeczkę z olejnikiem. Na pewno będzie ciekawie. Na pewno będzie ciekawie, bo nie wydaje mi się, żeby tak po prostu mu dojść do odrydziarza, bo to będzie po prostu zbyt łatwe dla niego i zbyt prosto po prostu ten dzień by się dla niego zakończył. A chcę mu troszeczkę utrudnić, także wydaje mi się, że w dniu dzisiejszym... W ogóle z nim nie walczył, bo to by było najlepsze, bo on chce tego, on pragnie tego. Tak. On pragnie tej walki. Ja myślę, żeby zawalczył z szoferem. Szoferem? No wydaje mi się, że szofer będzie najlepszą opcją. Dwa grubaski, nie? No wydaje mi się, że szofer byłby najlepszą opcją dla olejnika. W każdym razie zaraz jedziemy na centrum, żeby ich trochę pobejtować i... Okay. Pewnie do jakiejś walki dojdzie. Dobra, dobra. Co ty robisz? Ja biorę hulajkę, mam ochotę się karmić. Ale ty chyba jesteś niepoważny, ty, wiesz, ty dojedziesz dopiero za 20 minut, będziemy czekać na ciebie. No to poczekacie na mnie, a co ty myślałeś, masz jakiś problem? A chcesz łyżeczkę? Nie, nie potrzebuję, stary, nie, możesz sobie ją zatrzymać. Dobra, lecimy, ja lecimy na miasto. W które miejsce? Ja, pakuj się, Karinka, do auta. Teraz ciebie zapakuję, do bagażnika. O, chcesz mnie zapakować? Agresorze. Dobra, jedź. Cieplaku. Słyszysz, podeślę ci adres na nawigacji. Ale niedaleko. No dobra, niedaleko. No, bo, no dobra, solenik pojedzie tam, gdzie mu powiemy, tak? Musisz upłaknąć z tego śmiecia, no. Chodźcie. Boże. Po co my tu w ogóle przyjechaliśmy? No bo umówiliśmy się tu z olejnikiem, w sensie... Jest sens marnować czas na... Podałaś mu ten adres na dole? No tam, tak. Żeby tam na dole no stał? Tak, a gdzie jest Dredzia? Jedzie, ty. Jedzie, no. Ja pierdziele, co za down. 20 minut na niego czekaliśmy. Taki kawał hulajnogą. A w razie czego to powiedz Dredziarzowi, że jest pieprzał, nie? Jeszcze się zmieszczą. O Boże! O Jezu, ty! Ja pierdziele. Dredziarz, Dredziarz, słuchaj, w razie czego... Czekaj na hulajce, nie? Bo on będzie próbował cię dopaść. On mnie nie dogoni, po jakie to jest szybkie! Nie dogoni mnie! Do, ciszej, kurde, co za debil, on go usłyszy. Dobra, cicho, olejnik tu zaraz przychodzi, dobra. Co jest? No nie, zaraz przyjdzie. Nie dogoni mnie, no co ty, jestem za szybki. On będzie czekać na dole, tylko ja muszę, będę musiał przez barierkę przejść, żeby go nagrać. To będzie śmiesznie wyglądało, jak on będzie jechał na kolejny, co ten będzie na niego za nim biegł. Jak on tymi kulawymi nogami, to się tam potnie o własne nogi, jak będzie nie gonił. Jest na dole? Jest. Odejdźcie, 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 ja nagram, odejdźcie, żeby was nie widział. Dobra, słuchajcie, to jest tak ogólnie, nie pomówalne, ale jakby się wywinął. Dobra, stary, jak, ale czekaj, jak się wywinie, to w trójkę go kopiemy, stary, nie. Normalnie, żeby na łoją trafił, bo to jest przegięcie. Ale to by, trójkę ale, normalnie, ale cały dzień za nim jeździmy, cały no dzień dobra, za nim jeździmy, stary, ale, szukamy go, ale jak uciekł, ale jak on tutaj dobra, nie przyjdzie, to co wtedy? Dobra, ale... Wszyscy, co oni tam gadają? Uciekał, to wtedy, kurwa, wiecie, kopiecie go wtedy? Wiecie, co robicie? No tak, normalnie, albo od razu, no dobra, no to od razu, możemy trójkę do niego wrócić. Jak on tutaj przyjdzie, masz rozkończyć. No dobra! Czemu on jest z kolegami? Ale to, jak się chce iść na solo, to się w jedną osobę idzie, a nie... Ale to jest parówa, to we trójkę. Szukamy, ja możemy go znaleźć. Dobra, daj jeszcze chwilę, tak? Jak go tutaj nie będzie, to przyczajmy ich na Instagramie pewnie na recesie, jakiś debil doda i będziemy wiedzieć, gdzie będzie. Ale nie, jest spoko sprawa, możemy zobaczyć te Instastory. Znaczy, ja muszę teraz zobaczyć, czy chcecie. Bez zobacz, może gdzieś będzie, to podniesiemy. Ej, stary, rzucić w niego tą hulajką metalową? Przecież jak on dostanie tym w głowę, to jest... Dobra, cicho, w każdym razie leżymy tutaj, olejnik jest pod nami. Słyszycie zresztą, co gada, że będzie lać olejnik, że będzie grać go w trójkę, że go chcą lać. Także no grubo, grubo, moim zdaniem, to jest trochę przegięcie, nie? Nie wiem. No, ja bym rzucił mu hulajką w głowę. Weźcie trochę odejdźcie, bo was sobie przyczaili, no odejdźcie. Odejdźcie, dobra, spieprzamy stąd. Wstawaj, nie, jeszcze chwila, ja muszę wyczaić, o czym oni gadają, zaraz sobie otworzę. No, Viola, gdzie wy jesteście, bo my chcemy tylko pogadać, mamy pokojowe nastawienie. My nie chcemy robić żadnej awantury, tylko porozmawiać. Ej, dobra, ona się chyba nabrała i nie powiedziała, gdzie sam. Ale pamiętajcie, pierwsze co, pałem go po głowie, normalnie, poni, stary, normalnie, wlatujemy w niego na pełnej, czekać, normalnie, kurde, nie no. Będziemy się z nim wsypać, stary. Dobra, co, idziemy do auta. Idziemy.
Grubo, słyszycie? Oni chcą cię w trójkę nawalać. Ale on jest zbyt mało prestiżowy, żebym się z nim. Ale w trójkę chcą cię bać, to nie może być tak. Mam się z nimi trzaskać we trójkę? Co powiedziałaś? Że tam będziemy koło kaskady gdzieś. Że powiedziałam mu zaraz, że powiem mu jeszcze miejsce. To co on w końcu powiedział? We trójkę się trzaskać? We trójkę? To ty mi pomożesz i ty mi pomożesz. Albo ty mi pomożesz. Ja ci pomogę, bo jak no ja tak nienawidzę, że ja ci pomogę. Nie, a ty mi pomożesz? Ty mi nie pomożesz. Pomogę, ale to trójkę, no właśnie, no nie wiem, kurde, on powiedział, że w trójkę, że chcą mu łeb rozwalić. Ale jakiś w ogóle to jest kłamca, powiedział. Co za typo, jaki lamus. Powiedział w ogóle tobie, że ten, że pokojowe nastawienie. Tak, ale to co, to on myśli, że my jesteśmy takimi debilami, jak on, że wszystko łykniemy? On coś powiedział, jak się rozłączył? No, że będą go pałami walić. Na wczes. Trójkę, no grubo jest, nie? Ale takim baseballem czy pałką? Nie, tylko pałą pałką. Nie jest ważne. Jesteśmy, lekko mówiąc, w zagrożeniu. Idź dobra, ale lekko mówiąc, ty jesteś w zagrożeniu. Dobra, lecimy. Ogólnie to wszystko spoko, nie? Tylko jest jeden mały problem. To właśnie nie jest spoko, bo jest złe światło i brzydko wyglądam. Dobra, nie o to chodzi, Karina. Jest mały problem, bo drygasz pojechał sam. W sensie... Hulajką? A jak go dopadną samego? No co? To go okopią w trójkę. Ty okopią go faktycznie. Hulajnogę pewnie mu zabiorą, albo zniszczą. To może Wiola niech pojedzie z nim na hulajnodze. No już. Nie wiem, w każdym razie, no, olejnik zachowuje się tak, jak zachowują, w ogóle honoru nie ma, że w trójkę chcą jednego chłopaka bić. To jest jakieś nienormalne. Jednego chłopaka chcą bić w trójkę, gdzie on jest o 40 kilo lżejszy od samego olejnika, więc olejnik sobie powinien poradzić z Hubertem bez żadnego problemu, a jeszcze go chcą w czwórkę walić. Także nie dopuścimy w ogóle do spotkania. 40 kilo? Co? To co waży? 49. Tak? No. 49. Także nie dopuścimy do spotkania najprawdopodobniej, bo, no bo nie ma sensu. Nie ma sensu to, bo ja nie mam zamiaru na jakąś stawkę iść w tym momencie. Nie wiem jak wy. Ja bym poszedł. Lećmy normalnie. Ja mu lepa przywalę. Można go jeszcze wziąć przecież. Ale po co będziemy kogoś. Dawaj jeszcze go, powystawiajmy go jeszcze trochę. Wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie właśnie pośmianie się z oleja i wystawianie go. Jak dojdzie do jakiejś spiny, no to po prostu dojdzie i będziemy się po prostu tłuc, no najwyżej. Ja powiedziałam, że będziemy tam na dole, bo tam koło. Tylko, że wiesz, że Gwiokę dajesz takie miejsce, że on w końcu się skapnie. Ej, ale on jest zagubiony, żeby się skapnął. Nerwiony już, nie. To. Już widzę go, jak go prowokujemy, jak już się tam bulwersuje. Ja tam nikogo nie będę prowokował. Ale będzie jakaś końcu konfrontacja z nim, bo ja czekam na to. Ale chcesz konfrontacji? Ja chcę dymów, dymy muszą być. Ja też nie wiem, nie mielibyśmy gdzie go oglądać, a tutaj ale on na musi być wnerwiony! No i dobrze, niech się denerwuje. Ale on musi być wkurzony on teraz. On się w ogóle tak jak baba gdzieś denerwuje. Nie. O Jezu, nie mogę ich znaleźć. Nie wiem, ogólnie czuję, że w dzisiejszym odcinku będzie dym. Czuję to w kościach, nie wiem, łupie mi w kościach. Nie wiem jak wam. To stary to jesteś po prostu. Morto. Tylko u nas takie filmy, no. Tylko u nas takie rzeczy. Reumaty. Dramki. Nasze kanałowe małe konflikty, dramki. Zawsze na czasie, na topie i na porządku dziennym. Zapraszamy do oglądania. Cóż, czekamy na olejnika. Musicie się schować, bo zauważ, weźcie troszeczkę bardziej się ogarniajcie. Pokaż ten pomnik, tak będzie się bił dredziarz z olejnikiem. Tak. Nie widzisz, że tam kamieniem go okłada? W sensie, że ja go, tak? O. Albo odwrotnie. Odwrotnie się nie da, nie? No właśnie, jak tak. W każdym razie czekamy tutaj na olejnika, olejnik ma być na dole. Ja bym na waszym miejscu przykucnął. Ja przysiadam, nie? Ale i tak będziesz musiał podejść z kamerą tam. Kucaj, Wiolka. Są! Ja nie chcę znaleźć kamerę, bo się stali cały dzień już a co ja mam tutaj kamerę, chyba na razie zimno! Po Instagramie mnie nie znajdę. Jak znaleźć ciężko? Gdzie stajesz ciężko, czy go tak znaleźć? Szukasz go czy nie? Szukasz go? No to szukaj go jak szukasz, a nie! Co za głowę, co my tam robimy? Zabijamy się, wiesz? Dawajcie go teraz dzień indziej go teraz! Ja pierdolę! Zdenerwowany już, ja oni nie przyznają, to nie znajdą, przecież ja wiem, że oni mnie gdzie szukają. Ja żadnej instastory... Gdzie hulajkę zostawiłeś? Tam leży. Może niech... Idź po tą hulajkę. Stary, tu idą. Zaskoczmy ich! Gdzie jest hulajnogi, no, gdzie ona jest? Do bagażnika, nie wiem, gdzie jest hulajnoga. Dobra, zaraz ją znajdę. Dobra, właśnie do bagażnika. Kolejne miejsce, czy już kończymy zabawę na dzisiaj? Nie, jeszcze zróbmy jedno. Mariusz, pakuj się do bagażnika. Kolejne miejsce, niech nagra relację gdzieś. Niech nagra gdzieś relację. Do bagażnika. Jedna osoba do bagażnika, bo zaraz tu przyjdą. Dobra, Dredzia, siadaj! Przycisk masz, Wiolka. No zamykaj to! Właśnie do auta, zabijamy stąd. Są, widzę ich. O Jezu! Ja pierdzielę! Biegną! Dobiega! Nigdy mnie nie złapią! Nie złapią mnie! Nie złapią! Dawaj, biegnie, dogania! Dredziarz, wszystko ok? Tak, zajebiście jest, świetnie się. A wiesz, że oni nas gonią? No i dobrze, nikt nas nie złapią, nigdy nas nie dogonią!
Okej, przyszliśmy zrobić sobie przerwę, zjemy sobie coś dobrego i po prostu, no, podenerwujemy jeszcze, wydaje mi się, troszeczkę olejnika, no raczej, ale raczej, to dopiero później. On jest już mega wkurzony, wydzwania do mnie, chyba mam 40 albo 50 nieodebranych połączeń. No ogólnie, ogólnie jest grubo i wydaje mi się, że dojdzie prędzej czy później do jakiejś spiny między nami i prędzej do, czy później do jakiejś bitki. Nie wiem, czy to na Fame MMA, czy po prostu na ulicy to wyjaśnimy, nie wiem. Ja bym na ulicy wyjaśnił, tylko że on będzie chciał na Fame MMA, bo on kasę chce. Myślisz? Tak, bo on chce kasę i tylko i wyłącznie mu o to chodzi, bo on jest taką ciotą, że on by w życiu na ulicę nie wyszedł, nie? Dlatego chce na Fame MMA, bo tam jest kasa. No to co, no to będzie się najwyżej walić z szoferem albo z dredziarzem. No, najwyżej, no. Nie ukryłeś się, wielka, ty tylko story dodałaś. A co ty robisz? Dawaj, co ty robisz? Pogrzało cię? Soluwa miała, soluwa, dobra. Kolejny przydupas? Do kogo, jakie problemy szukasz? Spokojnie, spokojnie, chcecie zadymy tutaj? No tak, tutaj chcę zadymy. Tak, co tam mieli robić? Mieli robić soluwę. Taki, no to dawaj, no dawaj, tak. Tak, chcesz? Mieli robić soluwę. Z jakimś problemem? To za fejm to laskę jeszcze tam zrobisz, co? Kolejna paruba, dwie paruby się dobrały. Tak, dobra, spokojnie. Dobra, już, ale nie chcesz porozmawiać na spokojnie, tak porozmawiałem w cztery oczy. No na spokojnie, że cały dzień jeździmy za tym debilem? No bo jesteś głupi, no i nie umiesz. No, głupia to jest ona, że dodała sobie. Jesteś chora, niepoważna. No i co? Dawaj tu, dawaj tu, dawaj. Olejnik, nie rób afery, tak? Porozmawiajmy na spokojnie. Dobra. Co dawałeś na story z tym śmieciem? Co z tym już! Paruba, przyjacielem, weź, ty jesteś parubą największą, a nie przyjacielem. Co? Dobra, koniec. Dobra. Taka paruba jest. Uspokójmy atmosferę, tak? Uspokójmy atmosferę, bo robimy patologię tu, tak? Nie widzicie, co robicie, nie robicie, co robicie. Ale nie robicie, co robicie. Dobra, zamknij mordę, Atencjuszu. Łykasz wszystko jak pelikan, idziemy jest. Dobra, spokojnie. Łykasz to ty fejm tutaj. Dobra, spokojnie. Z kim ty w końcu chcesz się nawalać? Z nim czy z nim? Niech się uspokoi. Żałosny to ty jesteś. I porozmawiamy, zaraz podejdziemy, zjemy i podejdziemy, na spokojnie porozmawiać. Jezu Chryste. Jest jakiś nienormalny, ty jaki. A ty, Wiola, jesteś jak zawsze. Dobra, to nie widzę, że Ale ja tylko, że to jest KFC. Jak to bafery tutaj zrobili, nie widzisz tego? Ale ja jestem w szoku, nie sądziłem, że nas znajdą. Ja tak serio. Samo nie, że po tutaj te zdjęcie. No, na pewno. Dobra, a wiecie co? Nikomu się nic nie stało. Musimy to jakoś rozwiązać, ja naprawdę nie wiem, co zrobić. Jeśli będzie chciał jakieś soluwy, no to możemy wyskoczyć, ale... Nie wiem, ja tam się nie wtrącam w to, bo... Mi się wydaje, że on będzie chciał walkę, bo tam dostanie kasę. Ja się go nie boję, mam wywalić mu tym... Dobra, spokojnie, ja idę, nie, poczekaj, idę porozmawiać z nim spokojnie, tak? Dobra, chyba że inaczej to załatwimy. Dobra, idę z nim porozmawiać. Dobra, olejnik, weź mi wytłumacz właściwie, o co tutaj chodzi? No właściwie to mam wysrane na nich. Wysrane? To czemu chcesz walki? No trzeba dowalić fejmu, no to znaczy teoretycznie na Mariusza to nie mam wysrane, bo to jest pała życiowa. Czyli co, z Huberta chciałeś fejmu, ale na Mariusza jesteś wkurzony? No tak, tylko Mariusz nie ma tyle fejmu, żeby kurde cokolwiek z nim robić, a to jest pała życiowa, stary. 3 lata się znamy, paruwa, a ten już sam widzisz, do kogo przyszedł. Brak mi po prostu słów, co nie? Co do kogo przyszedł? No do mnie przyszedł. No dobra, no nie oszukujmy się, ale po co do ciebie przyszedł? Po fejm. I wyjechał na ziomeczków. No, a tak nie było? Jeszcze jakieś podpalanie moich zdjęć na story, no kurde, oni są obaj się bieżarci. Dobra, chciałem z dredziarzem się bić, bo dredziarz ma więcej followersów niż ten pajac, śmietnik. Dobra, słuchaj, możemy się umówić tak, że jeżeli chcesz się z nim rzeczywiście bić. Ale co, na fejm ma, tak? No, albo tutaj nawet mogę. No, ale na fejm ma będzie lepiej. Poczekaj. Ja mogę ci zagwarantować, że on będzie mieć tyle samo followersów, co dredziarz do fejm. Śmietnik. No, jak nazywaj go sobie jak chcesz. No, to co? Będzie mieć tyle samo, jeżeli chcesz, ale to posłuchaj. Dawaj go tu, poczekaj. Niech on to powie na kamerach, żeby widzieli. Dobrze, poczekaj. Uspokójmy na razie atmosferę. Ja mu wszystko powiem w aucie, jedźcie już. Nie, ja muszę tutaj na kamerze słyszeć, że on tu. Dlatego chcę to. Spokojnie, olejnik. Dajmy wytłumaczyć. Nie denerwuj się tak, nie frustruj się. Pojedziemy do mnie na spokojnie, wszystko. Wszystko sobie wytłumaczymy i umówimy. Zamknij mordę śmieciu tam. Dobra, cicho. Już. Olejnik. Pojedziecie do nas na spokojnie, bo widzisz, co się tutaj dzieje. No to po co jeszcze mnie wyzywa? No jak dostanie liścia ten chudy patyk, to zaraz zgaśnie tutaj. Dobrze, no dlatego pojedźmy na spokojnie, wytłumaczymy sobie sprawę. Ale co tu chcesz tłumaczyć, stary? To ma być walka. Będzie! Tylko daj mi to zorganizować, okej? Okay? Dobra, jedziemy tam do was, tak? Dobra, tak, lecimy. I nie rzucajcie się na nie. Słuchaj, sytuacja wygląda tak, że on się nie chce już bić z Hubertem, tylko chce się bić z tobą. Czemu? Nie wiem, bo podobnie, że zdradziłeś go. To jest zwykły frajer. Każdy powie, że to jest paruwa. Każdy może powiedzieć na niego, że to jest paruwa. No ale ty się z nim przyjaźniłeś. Ale każdy mówi, że to jest paruwa. No dobra, no ale to on zaczął mnie wyzywać pierwszy, no. Bez przesady. No dobra, chcesz tej walki z nim? No pewnie, no kurde. To jedziemy do nas, uzgodnimy to na spokojnie, tak? No, ja z nim, ale
nie usiądę z nim przy jednym stole. Dobrze, może nie musisz siadać z nim przy jednym stole, musimy to na spokojnie wszystko ogarnąć, tak? Bo to nie jest coś takiego, że to jest ustawione, ja bo teraz z tego film nagrywasz, ale dobrze. Prawda jest taka, że serio jest spina gruba, nie? Ja zadzwonię do Wojtka Goli, ustalimy to i zapytamy się, czy w ogóle jest taka możliwość, żeby walki na Fame MMA, bo ja nie wiem, czy... Chyba, że chcecie na ulicy się nawalać. I to bez różnicy, ja mogę nawet na ulicy, nie? Ale on chce pieniądze. No ale on chce właśnie kasy, nie? No to nie chce zarobić. No ty nie chcesz pieniędzy? To nie chodzi o pieniądze, Wiola, tutaj. To chodzi o to po prostu, żeby wyjaśnić sprawę. Żeby wyjaśnić sprawę, to jemu chodzi o kasę i o Fame. Znaczy, ja mogę na ulicy się z nim klepać. To jest, No to cały czas tak jest przecież. Dla mnie bez różnicy, ja mogę na ulicy, nie? Prowokuje, no, prowokacja. Ale po co ty teraz się... Czekamy na olejnika, po co ty się w ogóle strącasz? To nie jest zależne z kim, czy z nim, czy z nim, czy ze mną, czy z kimkolwiek. Tu liczą się dwie rzeczy, Fame i pieniądze. I tylko tyle. Wiesz o co chodzi? Przyjdzie, bo ja nie będę grał z kimś, kogo nienawidzę. Dobra, w każdym razie, Wiolka, proszę ciebie, zobacz, jaki ty tu burdel zrobiłaś. Posprzątaj, proszę ciebie. Jaką burdel? Burdel! Ona pasuje. No nie widzisz, co tu się dzieje? Ja zrobiłam? No oczywiście! Moja. Dobra, zaraz wyjdę z siebie stanowczo. To jest twoje. Weź, idź stąd. Odkurzacz jest też twój, wszystko jest twoje. Dobra, on zaraz przychodzi z dworu, skończy fajkę i ja tutaj... No i dostaniesz strzała od niego, tak? Nie, ja nie dostanę strzała. Posłuchajcie, on przyjdzie tu bez kolegów. Koledzy zostają przed domem. Chcemy to zaraz... Będzie dar mordo bez kamery, i się popisujesz. Nie, chcemy to zrobić w cywilizowany sposób. To, że on przed kamerą będzie pajacować, to będzie pajacować, ale to jest olejnik. Więc jego nie powstrzymasz akurat przed tym. On chce fejmu. Wyglądasz jak debil, jak tak robisz. Wyglądasz jak ślada. Ale jesteś szoferku zabawny, złodzieju zasrany. Olejnik idzie. I co, olejnik, uspokoiłeś się? No spokojnie, usiądziesz tu? Chodź na kolanka. Zamknij mordę. Dobra, siadaj, no. Dobijamy. Nie, nie będę siadał obok frajerów, ja sobie... Dobra, no, na podłodze. Dobra. Dobra. Na podłodze. Muszę przyjąć, gdzie jest twój poziom, czyli na podłodze. No to się tam połóż, frajer, tam w kałuży się tam. Dobra, cicho. Dobra, a ten słyszy cicho, bo źle. Cicho. Ty jesteś dobrze, każdy wiesz, że ty jesteś. No to zobacz, co ty robisz, żeby tu dołączyć. To ty jesteś, a ten słyszy, każdy może być. Każdy niech się tym robi, każdy jest na jego. I zadupię, tylko żeby tu się dostać. Dobra, zamknijcie mordę. A ty niby po co tu przyjechałeś? Jak nie po fejmu? To? Po kasę i fejmu, no. Tylko. Bo ja też myślę, nie robię, to dobra. Ale ja w tym domu się nie przeklinam. A wy jeszcze tutaj mu bajatujecie, krytyny. Po pierwsze, olejnik, ty też pacjentowałeś, goliłeś brilla filmu. No i pisz. Dobra, cicho! Dobra, spokojnie, cicho, bo nie dojdziemy do żadnego tutaj... Możemy się tak sprzeczać cały dzień i do niczego to nie prowadzi. Czy ty sobie prowadzi. Dobrze radzisz, że ze mną walkę? Chcesz stanie. Dobra, chcesz z nim walkę, tak? Zgadzasz się na tą walkę? Nie mogę się zgodzić. Ty się zgadzasz na walkę z nim? No tak. Ale to musisz jeszcze potwierdzić Wojtek. Zadzwonisz do Wojtka? To ty powinieneś zadzwonić, a nie on. Dobrze, niech on zadzwoni. Niech on zadzwoni. Zadzwoń do Wojtka, trzeba potwierdzić po prostu walkę. No daj go na głośnik. Ze mną, potem z nim, z kim jeszcze? No jak ty nie chciałeś... Dobra, cicho. Jest dzwoniony. Halo? Siema Wojtek, słuchaj, ja chcę walkę. Ja walkę chcę, strasznie bardzo walkę chcę. Dlatego teraz do ciebie dzwonię. Cały czas chcesz walkę, cały czas mówisz, że masz rywala, że ktoś chce z tobą walczyć, a finalnie wychodzi, że nikt. No nie, no ja tutaj mam naprawdę rywala bardzo fajnego i on chce ze mną walczyć. No i... Kogo tu razem ma? No słuchaj, no hejtera, ja dam ci może do telefonu kamerzystę, to może on ci przetłumaczy to, że ja bym chciał walkę bardzo i tutaj wszystko jest dogadane, że hejter się zgodził. Proszę bardzo, daję ci kamerzystę. Ale ten hejter ci nie lubi? No po prostu to konflikt mamy, no. Siema Wojtek. No siema. Słuchaj, siema. Jestem z olejnikiem aktualnie, ja wiem jak sytuacja wygląda, wiem, że pewnie ciebie nęka telefonami, ale słuchaj, no... No czas walczyć. No jaki nęka od razu, nęka. Nęka cię, Wojtek? No trochę nęka, ale jest okej, okay, no ale powiedz mi, czekaj. Ale jaki hejter? On ma go hejtować? On go nie lubi? Kto to jest? Jego hejter? Nie, to jest jego dawny przyjaciel. W jednym słowie, no to wiesz, hejter to taki śmiech po prostu. To jest od was hejtera, to jest od was hejter, tak? Tak, to jest jego dawny przyjaciel, eks-przyjaciel, tak naprawdę. A czemu się pokłócili? Czemu się pokłóciliście? Bo to Atencjusz i przyszedł do... Czemu się pokłóciliście? Bo jesteś Atencjuszem. On uważa go za Atencjusza, a hejter nie odpowiada. Odwrócił się podobnie do olejnika. Pan nawet nic nie powie, bo głupio. Dobra. Wiesz? Parówą? W jakiej oni są wadze? W jakiej wadze? W 80 mogą się zamknąć. 80. No, spoko, jak olejnik jest na to gotowy. No ja jestem gotowy na to. Normalnie Wojtek w tym razem nie zawiodę. No.
Patrz tylko mordą, to ty wiesz. Zamknij tam mordę, lepiej nie wyglądasz. Czyli będzie ciekawie, jeżeli... No już słyszysz, że jest ciekawie. Ja nie mogę nawet taki przekleństw do internetu puścić, nie? Co oni wyprawiają. Ja przegadam to i daję dać. Ale brzmi ciekawie. Brzmi bardzo ciekawie. No oni tutaj mają naprawdę prawdziwy, ale to prawdziwy konflikt. Także tam będzie łupanina ostra, nie? Na konferencji będziesz mieć szopkę. Najważniejsze, że to by w końcu znajdzie swojego wymarzonego rywala, bo... No, tyle będzie dobrze. No dobra, Wojtek, to co, jesteśmy w kontakcie, potwierdź mi tą walkę i... No i trzymaj się, miłego dzionka. Trzymaj się, zobaczonka, rozumiesz, na razie? No to co? Uhu! Udało się, brawo, jesteś zadowolony, brawo! Udało się olejnikowi, wykorzystał szansę, brawo dla olejnika! No dobra, to co olejnik, no najlepiej, żebyś teraz stąd wyszedł, bo... No, wyjdę kulturalnie i wiecie co, bez żadnych zaczepek. Będzie cię zbierać, będzie fajnie, będzie przyjemnie, będzie... Master, bo wiadomo jest... Ale cię zapłaciła. Dobrze, już. Spokojnie. I tak tego nie będzie w filmie, bo to jest zbyt wulgarne. I tak to zaakcentujemy takim gestem i może skończmy odcinek, bo zaraz się... Jezu Chryste. Dobrze, olejnik, widzimy się... W oktagonie najprawdopodobniej. Będziecie kolegę zbierać się z oktagonu. Jest. A co trenujesz? Zaczynasz już trenować? Tak. Będzie grubo. Trzymaj się, olej. Do widzenia. Elo. Ojej. Ale widzicie... Ale żeś, też żeś patologię odwalił, nie? Zwierzęta. Też żeś patologię odwalił. Ale mówię, nie przeprowadzaj go i nie nagrywaj takich rzeczy, bo to nie jest... To jest ze zwierzęcem. To nie jest w ogóle jakaś gra, tylko jestem po prostu wkurwiony na niego. Jak chcesz, to sobie to dodaj, jak nie, to nie. Widzisz, to jest prawdziwe. I tak będą wycięte przekleństwa, ale to połowę filmu praktycznie będzie wycięte przez ciebie, nie? No to wycinaj sobie, to gdzieś stary, nie tobie ten film. No, a co, dziwisz mu się po takiej sytuacji? Najpierw nagle się dowiaduje tu, potem tu, jakieś sprzeczki, konflikty, co chwila się zmienia rozwój wydarzeń? No dobra, to cóż ja mogę państwu powiedzieć? Zobaczycie najprawdopodobniej w październiku na Fame MMA olejnika i hejtera w oktagonie. Mam nadzieję, że wiecie, na kogo oddać swój głos. Ja już swój głos oddałem, pomimo że hejter dzisiaj no niezbyt miło się zachował. No cóż, no... To niezbyt miło się zachował, a co postąpił być gorzej na jego miejscu. Co miałem zrobić, tej herbatki? Utrzymać poziom, jesteś w domu. Ale kamer... utrzymać poziom, szedłeś na ten sam poziom, na którym on jest. Powiedziała Wiolka. Nie no. On puka od dna. Olejnik puka od dna, a ty razem z nim próbujesz przebić się na powierzchnię. No tak to wyglądało. Dobra, ale to już jest w ogóle żenujące, że on tutaj przyszedł w ogóle. Ale dobra, no zakończmy ten odcinek, bo nie chce mi się tego komentować. Dokładnie, widzimy się już w następnym odcinku. Do zobaczenia państwu.